dalej powiemy sobie o największych lapsusach, które niemiłosiernie kaleczą naszą piękną polszczyznę. Zaczynając, kiedy chcemy coś wziąć, jakąś treść i zawrzeć się w nawiasy, mówimy, że bierzemy to w cudzysłowie, a nie w cudzysłowie. Jeżeli komuś się to niezbyt dobrze może zapamiętać, weźmy to przez analogię z rowem, że stoimy w rowie, a nie w rowiu. Bardziej ordynarny sposób jest taki, że zazwyczaj mówimy, iż kogoś mamy w dupie, a nie w dupie. Prawda? Przechodząc dalej, często używamy w naszym słownictwie zmiany płci. W związku z czym, przechodząc z rodzaju żeńskiego na rodzaj męski, poprawna ta pomarańcza to nagle ten pomarańcz, ale to działa też w drugą stronę, kiedy przechodzimy z rodzaju męskiego na rodzaj żeński. I poprawny ten por to nagle ta pora. Nie bez pominięcia pozostaje także rodzaj nijaki, kiedy poprawne to winogrono uzyskuje cechy męskie i mówimy ten winogron. Inne przykłady to błędne to rożno, kiedy powinniśmy mówić ten rożen. Lub ta kontrol, z czym się Basia wczoraj kłóciła, kiedy powinniśmy mówić ta kontrola w rodzaju żeńskim. Lub podchodząc bardziej treściwie do naszych starych korzeni, kiedy ludzie mają zwyczaju mówić to golonko, kiedy poprawna jest niestety ta golonka. Tak powinniśmy mówić. Plagą naszych czasów są tak zwane pleonazmy, czyli masło maślane. A jest to zestawienie dwóch słów obok siebie o tym samym znaczeniu. Przykłady, proszę bardzo. Spadać w dół. Czy możemy spadać do góry? Raczej nie bardzo. Fakt autentyczny. Proszę zwrócić uwagę na to, że samo słowo fakt ma w sobie już dużą dozę autentyczności. Poprawiać się na lepsze? Czy można się poprawić na gorsze? Proszę spróbować. Akwen wodny. Jeżeli mamy akwen lądowy, to zginam do karty i wrócę. Cofnąć się do tyłu. Czy można do przodu? Jak ktoś spróbuje, proszę się do mnie zgłosić. I ostatni pleonas, którego tłumaczyć nie trzeba, a ktoś może go widział. Obrzydka nie ma. Czasami też odnosimy się do czasu w naszych pleonazmach. W związku z czym zaporzucamy takie magiczne słowo czasokres, które jest rusycyzmem i używamy okres czasu. Otóż wystarczy powiedzieć, że coś robimy w okresie, tak jak mają to zwyczaj kobiety, albo w pewnym czasie. Dzień dzisiejszy. Słowo nadużywane przez różnych mówców publicznych, a w szczególności władz państwowych, które chcą aspirować do wyższej formy wypowiedzi, niezbyt jednak skutecznie. Dlaczego? Dzień dzisiejszy nie jest stricte pleonazmem, bo dzień jutrzejszy też może być, prawda? Ale bardziej poprawnie mówi się dzisiaj. Kolejny pleonazm używany przez wójtów i radnych gmin, między innymi moich, to, że budżet naszej gminy spadł w miesiącu maju o 100 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę na to, że maj już sam w sobie jest miesiącem. Kolejne zapożyczenia z języka rosyjskiego, czyli tak zwane rusycyzmy, które się ostały po naszych bratach ze ściany wschodniej, to słówko, a czy wyrażenie z wielkiej litery, kiedy poprawnie powinniśmy mówić wielką literą, albo bardziej pięknie od wielkiej litery. I proszę zwrócić uwagę na to, że ta litera jest wielka, jak pałac kultury, a nie duża. Mniej znaczący błąd to pod rząd, gdy coś robimy pod rząd, kiedy poprawnie powinniśmy to robić z rzędu. Oraz ostatni z tej serii, czyli coś robimy za wyjątkiem, błędnie, bo powinniśmy to robić z wyjątkiem. Przechodząc dalej w tych niuansach kaleczenia mowy języka polskiego, to dochodzimy do tak zwanego słowotwórstwa, kiedy chcemy połączyć dwa słówka w jedno. I dzięki temu powstaje nam taki kwiatek jak przekonywujący, który pochodzi od dwóch słów, przekonywający i przekonujący. Drugi z tej serii to oddziaływujący, który jest błędny, gdyż powinniśmy używać oddziaływający albo oddziałujący. I nagminnie używany, także w mojej społeczności i otoczeniu, w każdym bądź razie.
który jest dzieckiem dwóch słów, a mianowicie w każdym razie i bądź co bądź. Proszę zwrócić na to uwagę. Nie będę pokazywał palca. Kolejną serią z tej serii jest nadużywanie wyrażeń typu przysłowiowy. Kiedy mówimy, że ktoś wpadł jak przysłowiowa śliwka w kompot. Otóż wystarczy powiedzieć, że ktoś wpadł po prostu jak śliwka w kompot. Żeby było śmieszniej, przysłowia także przypisujemy rzeczom lub ludziom. Kiedy mówimy o przysłowiowym Janie Kowalskim. Zna ktoś z was przysłowiowy Janie Kowalskim? Kolejny z tej serii. Czyli wyrażenie za przeproszeniem. Kiedy chcemy uprzedzić naszego mówcę, że za chwilę będziemy się poruszać po bardziej niecenzuralnej stronie naszej wypowiedzi. Niestety przeniosło się do naszego języka powszechnego i ludzie mają zwyczaj mówić, że ten oto tutaj stojący Paweł Fabian ma czelność stać na za przeproszeniem sceny. Otóż stoi po prostu na scenie. Nie musicie mnie za to przepraszać, jeśli tego nie ma. Nie ma tutaj negatywnego wydźwięku. I ostatni, to mi się bardzo wbiło w pamięć, ponieważ mój dziadzio tego używa, czyli jak to się mówi. Kiedy być może chcemy użyć jakiegoś slangu albo słowa niskofrekwencyjnego, które niecodziennie funkcjonuje w naszej rzeczywistości, czyli znowuż nawiązując do tego, jak to się mówi, stoję na scenie, no scena z urzędu jest przypisana jako nazwa tego miejsca, więc nie trzeba tego używać, jak to się mówi. Prawda? I przejdźmy w bardziej ordynarne strony, bo moje uszy i wasze uszy też krwawią, jeżeli coś ktoś musi wziąć. Jeżeli ktoś coś musi wziąć, to niech będzie konsekwentny, musi też brać. A jak ktoś zamierza coś brać, to niech też zamierza coś wziąć. Taka forma jest poprawna. Dalej. Jeżeli chcemy zapalić światło, to nie możemy go włączać. Bo całe urządzenie, które służy do obsługi tego procesu, inicjację, to jest włącznik, a nie włącznik. I to, czego nas uczyli przez całe życie w szkole, czyli zaczynanie słów od więc, a więc ale. Jest to brzydkie, ale poprawne, po polsku. I w tamtym roku byłem na wakacjach, czyli w roku 2014. Otóż rok 2000 był tylko jeden. Każdy kolejny to był 2001, 2002, 2003 i tak dalej. Jeżeli ja będę mówił, że byłem na wakacjach w roku 2014, to także urodziłem się w roku 1989. Ale skoro się urodziłem tylko w roku 1989, to dzisiaj mamy rok 2015. I na koniec pytanie do was. To wszystko, o czym dzisiaj tutaj mówiłem, o naszych błędach w języku polskim, tę całą sprawę wziąłem na tapet czy na tapet? Kto na tapet, ręka do góry. Trzy osoby. A na tapetę? Okej. Okay. I te trzy osoby mają piątkę i uścisk dłoni do mnie, ode mnie, ponieważ sprawę bierzemy na tapet. Tapet to był stół przykryty zielonym stołem, kiedy ludzie albo radcy wykładali tam różne ważne dokumenty i obradowali przy nich. Powodzenia i stosujcie się do naszego pięknego języka.